Witam Was serdecznie. Taka krótka porada. Jeżeli mielibyście w jakimkolwiek urządzeniu z Windowsem 8.1.8 lub innym, tutaj jest akurat Asus Transformer Book T100, problem z datą, a bardziej godziną, to znaczy mamy jakąś godzinę teraz, powiedzmy pierwszą, a pokazuje się w naszym urządzeniu na przykład godzina 5 albo 4. W takim wypadku mamy problem z automatycznym odświeżeniem godziny. Wystarczy wyłączyć automatyczne odświeżenie godziny i czasu i ponownie włączyć. W tym momencie nasze urządzenie połączy się z internetem i pobierze odpowiednią godzinę i datę względem naszego położenia, jakie wybierzemy. W jaki sposób to zrobić? Jeżeli pokazuje nam godzinę złą, w tym wypadku już jest akurat dobra, wystarczy wejść z prawej strony, przeciągnąć pasek, wejść w ustawienia, zmień ustawienia komputera, czas i język. I tutaj u góry mamy automatyczne ustawienie czasu. Trzeba to wyłączyć, czyli kliknąć. Po chwili. Jeszcze najpierw sprawdźmy, czy tu strefa czasowa się zgadza ze stolicą naszego państwa. Jeżeli nie, to trzeba odpowiednio wybrać. U mnie się zgadza. I jeszcze raz włączyć automatycznie. W tym momencie taka przez chwilę automatycznie ustawia czas. I należy zweryfikować w tym momencie tutaj godzinę i datę. Jeżeli po chwili pojawi się poprawna, to problem mamy rozwiązany. Jeżeli pojawi się niepoprawna, to prawdopodobnie mamy jakiś problem z internetem, ponieważ zgodnie z tymi ustawieniami czas pobierze się z centralnego serwera czasu automatycznie i myślę, że nie powinno to trwać dłużej niż 5 do 10 sekund. I od tego momentu oczywiście problem powinien być w pełni rozwiązany. Data i godzina oczywiście powinna być idealnie taka, jaka powinna być. Ok, trzymajcie się.